stąd nie widzę, ile nas jest, ale myślę, że tak jak w szacunkach podawano, kilkanaście tysięcy osób. Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Sądni, Koluszki, Boskowice, Paryż, już mówiłam, witam Paryż, jest. Koszalin. Pustka! Pustka! Kościerzyna! Dolny Śląsk cały słyszałam. Zielona Góra! Radom! Strzelin! Bełchatów! Wrocław! Jest z nami Solidarność, są z nami Stowarzyszenia Pokrzywdzonych, Stowarzyszenie Godność, Stowarzyszenie 304KK, jest Krosno, Zgorzelec, Koszalin. Brawo! Zawoła pan tego pana takiego poczcie. Jelenia Góra słyszę, Gdańsk, Gdynia, Szczecin. Największą naszą bronią jest modlitwa, i dlatego na początku zaproszę księdza Stanisława Małkowskiego, wspaniałego, legendarnego kapelana Solidarności, który otworzy dziesiątką różańca nasze zgromadzenie. Szczęść Boże, Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po Twoją bronę uciekamy, Śni Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale w wszelakich żywych przygód. Oczywiście poparcie dla prezydenta przede wszystkim Dudy, bo to wspaniały prezydent. No i byłem sam ławnikiem w 2001-2005, mam nawet dyplom, prawda, że za dobrą robotę w sądzie na Ogrodowej. I chcę tylko jeszcze jedno powiedzieć, że jest też wielu sędziów bardzo pozytywnych, także nie można powiedzieć, że wszyscy są źli. Ja akurat miałem szczęście sądzić z bardzo porządnymi sędziami, nie będę wymieniał nazwisk, bo nie pora tu, ale wiem, że jest cały szereg również dobrych, prawdziwych sędziów. A jestem, nawet mam tam, nie wiem czy tam widział, pod płotem stoi, zostawiłem planszę, że przyszedłem przeciwko kaście, właśnie tym łobuzom, którzy źle sądzą i krzywdzą naród. To tyle, dziękuję. Ta demonstracja tutaj, którą dzisiaj przeprowadzamy, demonstracja poparcia dla reformy wymiaru sprawiedliwości, którą przeprowadza konsekwentnie, stara się przeprowadzić konsekwentnie Prawo i Sprawiedliwość. Ona się zrodziła ze spotkań z wami, z klubami Gazety Polskiej. To wy mówiliście, dlaczego nie ma nas na ulicach? Dlaczego tylko przekaz jest taki, że na ulicach są ci, którzy są przeciwni tej reformie? My daliśmy im w wyborach mandat do tego, by wymiar sprawiedliwości został do końca zreformowany. I nas nie było. I dziękuję wam za tą inspirację, za to, że mówiliście, wyjdźmy, pokażmy się, wesprzyjmy rządzących, wesprzyjmy, by wymiar sprawiedliwości został do końca zreformowany. Ani kroku w tył, panowie! Zadałem sobie trud i przejrzałem traktat lizboński. Oni tego nie zrobili. Ja ich wielokrotnie publicznie pytam, czytał pan traktat lizboński? Tam struktura, tam wymiar sprawiedliwości nie podlega kompetencjom Unii Europejskiej. To jest nasze suwerenne prawo. To, co robią urzędnicy unijni, to jest nadużywanie
nadużywanie prawa. Oni nie mają prawa ingerować w ustrój wymiaru sprawiedliwości. I nie macie prawa! 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 Bardzo ludzie chcieli tutaj przyjechać i powiedzieć o tym, że chcą wesprzeć rząd, że żądają reformy sądu, żądają dekomunizacji. Generalnie większość moich rozmówców i tych ludzi, z którymi ze mną przyjechali, mówią jedno. Mówią pogonić tą bandę. Tak się wyrażali. Po prostu nie chcą już niesprawiedliwości takiej, która ich spotyka. Nie wiem, czy zjawisko jest tylko na Pomorzu, czy w całej Polsce, ale wydaje mi się, że jest wszędzie. To po prostu jest jakieś takie powszechne ruszenie. Ja to tak odbieram. Od 10 lat jeździmy do Warszawy i nie tylko na różne wydarzenia i manifestacje, ale to, co teraz się wydarzyło, no to rzeczywiście każe mi myśleć, że to jest powszechne myślenie, że bardzo dużo ludzi tak myśli. Żądamy sprawiedliwych sądów. Andrzej Gwiazda! Innym udział swej miłości nam sprawiedliwości. Smuć się, Chryste, Panie, w chmurze, widząc, jak się naród bada. Znowu chciałby być przed murzem i w pogańskim krwi się pławić. Dymią kuśnie i warsztaty, lecz nie pracą, a skargami. Przyszedłem tutaj, bo po prostu też wspieram reformę sądownictwa. Uważam, że no trzeba to zreformować i no widać, że dużo ludzi chce reformować ten, ale jest grupa sędziów i ludzi, którzy uważają, że niepotrzebna jest żadna reforma sądownictwa, że dobrze było tak, jak było. No ale ja tak nie uważam i widzę, że tutaj sporo ludzi ma podobne zdanie. Widziałem kontrdemonstrację, to naprawdę mikrocząstka naszego społeczeństwa i to jeszcze taka trochę z jakimiś problemami, bym powiedział. Jeszcze jadą do nas Polacy, którzy chcą i oczekują reformy wymiaru sprawiedliwości. Także czekamy tu na nich, bo wiemy, że nas słuchają, dzwonią, piszą. Dojechał przed chwilą Głowno, Stryków, Łowicz, Pabianice. Witamy ich serdecznie tutaj z nami, a na scenę zapraszam tego człowieka, bez którego nie byłoby mocy do tego, żebyśmy się dzisiaj tutaj spotykali. Bez którego nie byłoby klubów Gazety Polskiej i Gazety Polskiej, redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza. Polska chce sprawiedliwości. Polska chce suwerenności. Polska chce godności. I to robią dzisiaj kluby Gazety Polskiej i wszystkie organizacje, które z nami od lat współpracują. Bardzo wam dziękuję, że tutaj jesteście. Przyjechaliście od Podhala aż przez Pomorze z całej Polski. Od Bałtyku po Gór Szczyty. Ale chcę podziękować jeszcze szczególnie jednej grupie. Polakom z zagranicy, Polonii. Czytaliście pewnie... Jest taka gazeta, która mówiła, że Polonia tu nie ma prawa być, bo to zagranica. Jeszcze niestety są politycy podający się za prawicowych, którzy też was atakowali, że jesteście za granicą. Tam, gdzie są Polacy, tam jest Polska. Polska jest wszędzie tam, gdzie żyją polskie serca, gdzie biją polskie serca, gdzie mówi się po polsku. Nikt wam tego nie może odebrać. Choćby jakiś podolityk podający się za narodowego, czy jakiś urzędnik podający się za dziennikarza mówił, że jesteście za granicą, jesteście Polakami. Jesteście nam dzisiaj bardzo potrzebni, bo możecie tam, w Paryżu, w Berlinie, w Waszyngtonie mówić o tym, co się tutaj dzieje. Ale przywitajmy też tych, którzy nas oglądają. Jest z nami telewizja publiczna. Jest z nami telewizja Trwam. No i moja rodzima telewizja, telewizja Republika, która transmituje. Ale szanowni państwo, ja zaproponuję jeszcze jedno hasło, ponieważ doszło do skandalicznego orzeczenia Sądu Najwyższego i z panią Gerzow na czele. Pozwolili sobie zakwestionować sąd
złożony tylko z trzech izb, pozwolił sobie zakwestionować kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. Więc proponuję, naród sądem się rozliczy! 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 Dziękuję wam wszystkim serdecznie, dziękuję naszym bohaterom. Otóż sądownictwo nie może się samo oczyścić, bo nie ma do tego żadnego prawa. Jest to sytuacja taka, jak człowiek nie może się z bagna czy z szamba sam wyciągnąć za włosy. Proszę państwa, kilka dni temu stworzyliśmy pierwszy raz sytuację, która sądownictwo daje okazję do samooczyszczenia się. Sejm uchwalił ustawę, prezydent ją podpisał i to jest pierwsza okazja, żeby sądownictwo mogło się oczyścić, bo ma się za co chwycić. Ma ten uchwyt i może się z bagna wyciągnąć. Proszę państwa, w krajach innych sędziowie są wybierani w podobny sposób jak w Polsce. W Niemczech wybiera ich Bundestag, czyli parlament. W Holandii wskazuje ich minister sprawiedliwości. Nam się mówi, że fakt, że w Polsce parlament ma wybrać spośród sędziów wskazanych przez sędziów, to jest coś złego. Nie, proszę państwa, to nie jest nic złego. A poza wszystkim, Polska jest krajem wielkim, jesteśmy dumnym narodem i nie pozwolimy sobie Brukseli, tak jak kiedyś Moskwie, nakazywać, co będziemy w Polsce robić. Dość! Basta, kasta! Działaczom opozycji, jeszcze PRL, nie udało się wprowadzić wszystkich reform. Dlatego komuna przetrwała w sądach, komuna przetrwała w spółdzielniach mieszkaniowych. Miliony spółdzielców odbijają się od sądów, które nie widzą ich krzywdy. Tylko dlatego, że komunistyczni, postkomunistyczni sędziowie współpracują z postkomunistycznymi prezesami spółdzielni. Dość tego! Żądamy prawa! Stop łamaniom praw spółdzielców! I proszę państwa, ofiary reprywatyzacji, dlaczego jest ich tak wiele? Dlaczego tak wiele osób jest skrzywdzonych? Dlatego, że beneficjentami dzikiej reprywatyzacji jest wielu prawników, w tym wielu sędziów. W tym w moim mieście rodzinnym Łodzi, gdzie dziką reprywatyzację przeprowadzali nie urzędnicy jak w Warszawie, ale głównie sądy. To sądy uznawały fałszywe testamenty, sądy uznawały ustne testamenty i sądy doprowadziły do tego, że wiele nieruchomości trafiło w ręce złodziei, a ludzie trafili na bruk. Dość tego! Basta, kasta! Los nam nie sprzyjał, obce armie gnębiły i złe moce się na nas sprzysięgły. Syberyjskiej otchłani znad powstańczej mogiły głos dobiegał donośny i gniewny. I razem niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska, solidarna.